Mateo, program Perfect Picture to jest chyba taka wielka przygoda, ale czy też wyzwanie? Czy to były też rzeczy, które wymagały od ciebie przekroczenia pewnych granic, wyjścia ze swojej strefy komfortu na przykład? Oj tak, to cały ten program to jest olbrzymie wyjście ze strefy komfortu. Już myśleć o to, jak zrobić te zdjęcia profesjonalnym aparatem, a nie zwyczajnie telefonem, tak jak większość z nas robiło dotychczas. To było wielkie wyzwanie, ale te konkurencje były tak wymagające, czasem pod kątem fizycznym, czasem pod kątem psychicznym, a czasem po prostu trzeba było znaleźć taki spokój wewnętrzny, żeby wybrnąć z tego. Czyli myślę, że dosłownie każda konkurencja była takim wielkim wyzwaniem i takie wyjście ze strefy komfortu, że widzowie będą tym zachwyceni, a my jako uczestnicy się nauczyliśmy wiele. Muszę cię poprosić o jakiś przykład tego momentu, w którym faktycznie najbardziej musiałeś wyjść ze swojej strefy komfortu. No nie wiem, czy mogę to powiedzieć i myślę, że nie, ale już mamy za sobą pierwszy odcinek, gdzie byliśmy podpięci do pick-upa na bagażniku i musieliśmy zrobić zdjęcia sportowego samochodu, który na torze śmigał. I to była pierwsza styczność z profesjonalną fotografią. No to i to jest tylko początek tego, co będzie później. Czyli jurorzy i konkurencje będą wymagać od nas jeszcze i jeszcze więcej. Czyli naprawdę oczekujcie fajerwerki, bo będzie się działo. Dzisiaj czuję od ciebie ogrom energii. Czy ty byłeś takim programowym śmieszkiem? Nie byłem programowym śmieszkiem, ale lubię dobre poczucie humoru, lubię żartować sobie sarkastycznie albo jakieś suchary tam poopowiadać. I to jest coś, co też jest kluczem moich na przykład przepisów na internecie, które publikuję. Ale byłem bardziej tym Włochem, spokojno, energicznym, z dobrym poczuciem humoru w tej grupie. Jakieś przyjaźnie nawiązały się na planie? Przyjaźnie dużo nawiązałem na planie, ale najbardziej bym powiedział z Ernestem.